Ej, opowiem Ci o trzech takich tematach, które w momencie, kiedy opanujesz, staniesz się bardzo bogatą osobą. Od razu powiem Ci, że te trzy tematy niektóre osoby, być może Ciebie, bardzo zbulwersują, że w ogóle mówię o tego typu rzeczach. Część osób pomyśli, że zwariowałem, część osób sobie tam pohejtuje. To jest Twoja wola, jak Ty do tego podejdziesz bo musisz być bardzo bogatą osobą, niemniej, skoro trafiłeś na ten film, to być może Cię to interesuje. Więc tak, pierwsza sprawa, która jest absolutnie niewygodna dla większej ilości ludzi, to jest to, żeby prosić innych o pieniądze. Tak, prosić innych o pieniądze. Nie mówię tutaj o żebraniu na ulicy, czy jakimkolwiek sposobie żebrania, proszenia o łaskę, tylko mówię tu o sprzedaży. Czyli masz produkt, masz usługę, którą oferujesz na rynku i tak naprawdę sprowadza się to do tego, że prosisz kogoś o to, żeby to kupił. To na ile będziesz robić to efektywnie, będzie wpływać na Twoje bogactwo. I teraz tak, jeśli mi nie wierzysz, że jest to jedna z podstawowych, jeśli nie najważniejszych rzeczy, która prowadzi do bogactwa, przejrzyj sobie listę nawet nie dziesięciu, nawet nie stu, ale pierwszych tysiąca osób, z listy najbogatszych ludzi na świecie, jest taka lista na stronie Bloomberga, bloomberg.com albo sobie wpisz w Google Bloomberg, lista najbogatszych ludzi na świecie i z listy tysiąca osób, no, zakładam, że po, poza tymi, którzy odziedziczyli swój majątek, to każdy z nich musiał kiedyś sprzedawać, a tak naprawdę każdy z nich cały czas sprzedaje i pierwsza dziesiątka 100% to są sprzedawcy, możesz powiedzieć, co ty Jacek opowiadasz? Przecież Elon Musk nie jest w ogóle sprzedawcą. Naprawdę? Nie chcę tutaj nazwiskami po kolei mówić. Przejrzyj sobie. Każda z tych osób jest sprzedawcą. Pamiętam, jakie u mnie były początki ze sprzedażą. Jeszcze miałem 16 lat i zacząłem sprzedawać, jak miałem 16 lat. Po przeczytaniu książki, w której było napisane: że w zasadzie jest to jedyna metoda na to, żebym podniósł mój status, jeśli chodzi o ilość posiadanych pieniędzy, że nie ma innej opcji. Oczywiście można pójść na pracę na etat, tylko że pracowanie na etat da Ci pieniądze, ale nie da Ci bogactwa. To tego zacznijmy. Więc jest kwestia, czego tak naprawdę chcesz. Moim marzeniem zawsze było to, żeby być osobą bogatą. A nie tylko mieć P.I.O.A. I ja akurat zaczynałem od tego, że najpierw robiłem sprzedaż właśnie jako 16-latek z pierwszą firmą. Zaczynałem sprzedaż od tak banalnej rzeczy, kiedy sprzedawałem po prostu lody na ulicy, napoje dla ludzi, którzy sobie szli na, na rzekę, żeby się popalać. Więc totalnie banalny biznes, który jednak pokazał mi, że, że się da. Oczywiście pokonał jakieś tam moje opory, wstyd przed tym, żeby wyjść między ludzi, bo mnie zobaczą znajomi, czy zobaczy mnie tam ktoś ze szkoły średniej albo podstawówki i co sobie o mnie pomyśl. Więc być może u ciebie jest właśnie taki strach, takie przekonanie: ojejku, jejku, co inni o mnie pomyślą, co o mnie powiedzą. Wiesz, co to jest tak, jeśli. E, Życiu będziesz się kierował tym, co inni powiedzą, albo co pomyślą. To obawiam się, że nic albo niewiele osiągniesz, bo ludzie, a zwłaszcza w Polsce, zawsze znajdą sposób, żeby cię schematować na każdy możliwy sposób. Więc to, że ktoś coś będzie mówił na temat tego, że ty akurat sprzedajesz, to nie powinien się tym absolutnie ani trochę przejmować. Mało tego. Eee, bo. Nie wiem do końca, dlaczego ta sprzedaż jest tak przerażająca, ale może dlatego, że mam 30 lat doświadczenia, więc troszkę inaczej z tego podchodzę. Jeśli chcesz być dobrym sprzedawcą, to wiem, że teraz dużo osób chce sprzedawać online. Nie zaczynaj handlu online od handlu online, tylko zacznij od um, sprzedaży dosłownie twarzą w twarz. I moja druga firma, jak miałem lat. troszkę więcej, już na studiach, to była firma, która. Działałem jako agencja reklamowa, więc, jako główniarz, tam 20 parę lat na studiach, to też było ogromne wyzwanie dla mnie, żeby stanąć twarzą w twarz z właścicielem firmy jednej czy drugiej i zaproponować mu usługę. Bo, ok, jest różnica, jeśli masz lat 30, 40, wyglądasz poważnie i wychodzisz do kogoś, żeby mu zaproponować właśnie produkt usługę, a co innego, jak jesteś gminarzem nieopierzonym i komuś proponujesz za grube pieniądze, żeby coś dla niego robić. Więc wtedy masz niesamowitą naukę, bo dosta, dostajesz parę razy kopa w tyłek. Nie parę razy, albo ale wiele razy. Po prostu jesteś, twoja oferta jest odwrócona. I jest kwestia, nie żeby się poddać, ojejku, nie przyjmuj oferty, tylko jest to kwestia czystej matematyki. Bo ja wiedziałem, że na określoną Liczbę e, rozmów telefonicznych, bo najpierw musiałem zadzwonić telefonicznie do określonej liczby firm, żeby się umówić na spotkanie, a dopiero podczas spotkania była kwestia dogrywania kolejnych tematów, więc proces był troszkę bardziej skomplikowany jak dzisiaj, e, kiedy po prostu robi się fajną stronę internetową, dobrą reklamę i w zasadzie klienci się e, pojawiają, tylko widzisz, jest różnica w ilości w jakości sprzedaży. Bo w momencie, kiedy ty naprawdę jesteś tym oczaskany, Jesteś przyzwyczajony do tego, że dostaniesz odmowę, ale wiesz, że na 10 telefonów, które wykonasz, będziesz mieć 4 umówione spotkania, z czego będziesz mieć jedną sprzedaż. Tylko, że ta jedna sprzedaż tak naprawdę daje ci dochody niekiedy na 5, niekiedy na 10 lat. Ja do tej pory, mimo że agencję reklamową już nie prowadzę od jakiegoś czasu, czyli pewnie z 15 lat nie prowadzę agencji reklamowej, to ja mam cały czas klientów że zostali tam ze mną od lat, bo po prostu chcą, żeby jeszcze coś im tam robić. Czyli widzisz, klienci, które pozyskałem prawie 30 lat temu, do tej pory są ze mną, bo byli na tyle zadowoleni z usług, z oferty, którą dla nich świadczyłem, że chcą nadal, żebym coś dla nich robił. Nie tyle ja, co moja firma. Więc, widzisz, jedna rozmowa telefoniczna daje efekt taki, że potem ma się z tego pieniądze na 30 lat. Jakkolwiek w tym momencie to brzmi dla ciebie nierealnie, nie, niemożliwie, to to tak praktycznie wygląda. Tylko jest kwestia właśnie tego, żeby się przemóc i złapać za telefon, potem pójść umówić się konkretnie na spotkanie. Miszy, jest bardzo prosta metoda dla ciebie, bo w Polsce jest cała masa firm ubezpieczeniowych, jest cała masa agencji nieruchomości, sprzedają prąd, sprzedają rozmaite rzeczy, gdzie jest dużo MLM-ów. Gdzie można się zapisać i poświęcić te 3 miesiące czasu na to, żeby cię po prostu nauczono sprzedawać. Nie na to, żeby ci dal, do, ktoś dał kopa, ale też stał nad tobą i wytłumaczył ci, co robić, a czego nie robić, w momencie, kiedy stajesz twarzą w twarz z klientem i, i namawiasz go do tego, żeby dał ci pieniądze. I jak nauczysz się tego robić przez spotkania twarzą w twarz, jak nauczysz się sprzedawać przez telefon. Wiesz, moglibyśmy naprawdę tygodniami rozmawiać o technikach sprzedaży. Musisz się tego nauczyć. Ja Cię tego tutaj nie nauczę, bo to po prostu jest za dużo. Jak będziesz to robić w praktyce, zobaczysz jak to działa. Możesz sobie obejrzeć film z Leonardo DiCaprio. Tytuł zawsze zapominam, była też najpierw była książka napisana, z Wall Street czy WIG, o, WIG Wall Street. Um, Obejrzyj sobie. Tak do połowy filmu jest bardzo nakręcająca, motywująca historia, potem już to schodzi w e, troszkę nie takie rejony, które e, mogą się wyłepiać. Niemniej, proszenie ludzi o pieniądze jest to podstawowa sprawa, żeby być osobą bogatą. I tyle, nie ma dyskusji. Um, druga rzecz, która będzie dla ciebie niezbędna, to jest to, żeby będzie teraz brzydkie słowo, ale w tym momencie nie przychodzi mi nic innego do głowy. Wykorzystywać czas innych ludzi. Jak znasz, plan, jak to ująć, to powiedz. Co to znaczy wykorzystywać? To znaczy twoja doba ma 24 godziny. W momencie, kiedy zatrudnisz 100 osób, Twoja doba to będzie 100 razy 24 godziny. Ty nie jesteś w stanie pracować 24 godziny na dobę, nie jesteś w stanie sam zrobić wszystkiego. W momencie, kiedy ty zatrudniasz ludzi, którzy pracują dla ciebie, to ty płacisz za czas innych ludzi. Więc tak, wykorzystujesz czas innych ludzi. I to może ci się nie spodobać, bo podejrzewam, że większość osób, która mnie w tym momencie ogląda, i pewnie ty, masz właśnie taką sytuację, że ktoś płaci za twój czas. I ty jesteś, ty powodujesz, jesteś trybem w czyjejś maszynie i ty sprawiasz, że ktoś się bogaci. Tak ten świat wygląda. Są ludzie, którzy są bogaci, i są ludzie, którzy pracują na tych, którzy są bogaci. Czy ci się to podoba, czy nie? Jak to zrobić, żeby inni ludzie pracowali na Ciebie. Kiedyś sobie robiłem nagranie na ten temat, które było oczywiście bardzo błyskujące. Nawet tak prosta sprawa. W każdym urzędzie w Polsce są przetargi na rozmaite rzeczy. Na, na wyczyszczenie ulicy, na przycięcie drzew, na odśnieżanie, na wybudowanie czegoś i tak mnóstwo są przetargi. I jak Ty zatrudniasz ludzi, to Ty im płacisz po wykonaniu pracy, tak, tak to jest przyjęte, że certujesz kogoś po 30 dniach, tam na koniec miesiąca robisz wypłatę. Więc jeśli ty wygnasz na przykład przetarg na przecięcie drzew, na wybudowanie domu, czegokolwiek, wybudowanie domu trwa troszkę dłużej, ale posprzątanie ulicy trwa troszkę mniej, zawsze jesteś w stanie znaleźć kogoś, kto zrobi robotę za ciebie. To nie musisz ty sprzątać tej ulicy. To nie musisz ty wywozić śmieci, to musisz ty naprawiać gdzieś tam rur, możesz wynaleźć do tego ludzi. I. Czekaj, patrzę, co się dzieje, bo matka właśnie y, pobiła swoje dziecko tutaj przede mną. Zobacz. Um. Widzisz, możesz, możesz powiedzieć, po co, po co warto być osobą bogatą? W momencie, kiedy masz troszkę więcej pieniędzy, zazwyczaj jesteś troszkę bardziej ogarniętą osobą. I musisz robić takich rzeczy, żeby na dziecko wpływać w ten sposób, że je musisz pobić jeszcze na, na środku chodnika w centrum miasta, bo nie masz innego sposobu na oddziaływanie na, na to dziecko. Więc pieniądze są potrzebne. Im więcej, tym lepiej, bo to jest kwestia i Twojego zdrowia, i Twojego samopoczucia, i tego, w jakim miejscu mieszkasz, jakie rzeczy jesz. W jakim samochodzie jedziesz, jak spędzasz wolny czas, czy jedziesz nad Polskie Morze, czy jedziesz może na Hawaje. Taka, taka drobna tygresja. Ale okej. Okay. Um, Wyjście ze stanu, w którym teraz jesteś, czyli pracujesz na etacie, do przejścia do stanu, kiedy ty zatrudniasz osoby, które pracują za ciebie, nie jest proste. Bo twoja mama tak robiła, twój tata tak robił, babcia, dziadek. Więc ciężko jest. Przejść do innego stanu świadomości, i w ogóle dojść do tego, że możesz to robić sam. Więc nie winiecie za to, że jesteś w takiej sytuacji, bo po prostu nikt ci tego do tej pory być może nie wytłumaczył. Mi to wytłumaczono wtedy, kiedy przeczytałem po prostu mądrą książkę, a potem za każdym razem, kiedy byłem na szkoleniu u kogoś mądrego, to to się po prostu sprawdzało. Na każdym kontynencie na tym, na Ziemi. Ok, trzecia sprawa. Trzecia sprawa jest troszkę bardziej skomplikowana, bo potrzebne są tutaj właśnie te umiejętności, które miała ta pani, która pomiła to dziecko, czyli umiejętności komunikacyjne, ale na takiej zasadzie, żeby wykorzystywać, znowu bardzo nieładne słowo wykorzystywać, em, znajomości innych ludzi. I powiem Ci to tak bardzo obrazowo, na przykładzie jest taka firma Gymshark się nazywa, którzy to sprzedają za 500 milionów dolarów swoich produktów. Gdzie to są, no... oj, sportowa, powiedzmy. Nic nadzwyczajnego. Czyli mnóstwo ludzi tego typu leże Tylko, że był sobie pan, który prowadził kanał na, na YouTubie i zaczął sprzedawać rzeczy związane z ćwiczeniami i właśnie też ubiory. Tylko, że on to zrobił o tyle fajnie, że szukał rozmaitych influencerów, żeby to oni reklamowali jego produkty i szukał takich małych influencerów, którzy bardzo często po prostu za to, że dostawali produkt, nie musiał im płacić, reklamowali te produkty i on po statystykach był w stanie bardzo łatwo rozpoznać, co dobrze działa, czyli u którego influencera wywołało to dobrą reakcję i po prostu na te reklamy, na te, reklamy, na te posty dawał reklamę. I influencer był zadowolony, bo kanał Murus. Dlatego, że ten konkretny post oglądała masa ludzi. oglądała masa ludzi, dlatego, że Jim Shark płacił za reklamę tego posta. Więc w ten sposób zrobili 500 milionów dolarów. To jest 2 miliardy złotych. To są straszne pieniądze. Straszne pieniądze na tak banalnej rzeczy. Ale wykorzystywanie kontaktów innych ludzi. To nie jest tylko kwestia social mediów, ale jest to kwestia po prostu codziennych znajomości, że możliwie największą ilością ludzi i to z możliwie najwyżej postawionym. Jak popatrzeć się historycznie, było parę takich osób, które osiągnęły wielkie sukcesy, i ich metoda działania była dość podobna, bo nawiązywali kontakty wśród władzy. Wśród tych, którzy mieli coś do powiedzenia, wśród ministrów, premierów, prezydentów, królów, skoro ktoś potrafił to zrobić, jak, nie będę Ci teraz opowiadać, za dużo by to zeszło, ale mogę Ci powiedzieć, na przykład, jeden szybki przykład, jak to e, robili najbogatsi e, w historii Żydzi 200 lat temu, którzy są bardzo niepopularni, więc może nie będę wymieniać nazwiska. Niemniej oni robili tak, że organizowali niesamowicie wystawne obiady. Same domy, które mieli, to, to było luksus na najwyższym poziomie, i zapraszali tam najlepszych, jakich się da kucharzy, i pama szła po mieście, że tam jest najlepsze towarzystwo, jest takie jedzenie, jakich, jakiego nie ma nigdzie, i po prostu ludzie przychodzili, po, oczywiście, na darmowe jedzenie, ale na takie, którego no, nigdzie indziej by nie doświadczyli, a tam dostawali je za darmo. Oczywiście dla ciebie. W tym momencie, jak ci to opowiadam, to jest czysta totalna abstrakcja, ale to jest teraz, w tym momencie, kiedy to słuchasz, ale za dwa lata, za trzy, za pięć, jak ci to wejdzie do głowy i zaczniesz myśleć o tym, analizować, co by tu zrobić, żeby tego typu rzeczy robić, zaczniesz szukać, gdzie można znaleźć ludzi, którzy są kilka leweli ponad tobą, żeby się z nimi zakumplować. Jest wiedza na ten temat, jest cała masa. Klubów, cała masa organizacji, gdzie można się zapisać, być członkiem takiej organizacji, gdzie ma się dostęp wtedy do określonych ludzi. Więc możesz w tym momencie zacząć kombinować. Więc podsumuję jeszcze raz te trzy najważniejsze rzeczy. Sprzedaż, czyli proszenie o pieniądze, kontakty innych ludzi i jeszcze pieniądze innych ludzi mamy. Mamy Pracę innych ludzi, ja nie powiedziałem, o, 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 e, tak, o pieniądzach innych ludzi. Dobrze, to jest jeszcze wyższy w tym momencie, więc mamy czwartą rzecz, o której nie powiedziałem, więc mamy bonusową, e, czwartą rzecz. Pieniądze innych ludzi. Okej, okay, nie będę mówić w tym momencie o bankach. Chociaż to też są pieniądze innych ludzi, tylko to jest za pośrednictwem instytucji, jaką jest bank. Ale mamy innych ludzi w postaci inwestorów jest cała masa serwisów crowdfundingowych, gdzie możesz dać ogłoszenie na to, że ty coś tam zrobisz i przyjedzie, nawet nie musi przyjechać, tylko pokażesz zdjęcia, filmy, wyrenderowane, nawet nie musi to być fizycznie produkt, który istnieje, czy usługa, która istnieje, tylko możesz ją zrobić wizualizację i pokazać, że ty chcesz coś takiego stworzyć. O tego są zresztą właśnie te, te, te serwisy. W Polsce możesz do miliona euro zebrać pieniądze na cokolwiek. Nie wymaga to żadnego zgłoszenia specjalnego do żadnego urzędu, więc każdy może to zrobić. Generalnie na świecie, jak popatrzysz też na każdą większą, bogatą firmę, są to firmy, które powstały dzięki pieniądzom innych ludzi, bo ktoś dał ileś pieniędzy za określony procent i kolejna, i kolejna, i kolejna osoba. Więc jak popatrzysz sobie na te największe firmy na świecie to właściciele, chyba nie ma nikogo, kto miał 100% udziału w jakiejkolwiek firmie, tylko mają 20%, może mają nawet 10%, niektórzy mają 50%, ale cała reszta pieniędzy, właśnie są pieniądze, ktoś płaci za udziały, bo ma nadzieję, że firma wzrośnie. Oczywiście nie wszystkie firmy rosną, niektóre firmy upadają, ale inwestorzy zdają sobie z tego sprawę. I jak Ty w tym momencie zaczniesz jeszcze myśleć o tym, jak by to zrobić, żeby zaprząc pieniądze innych ludzi do tego, żeby pracowały na siebie, to Twoje bogactwo jest naprawdę w zasięgu ręki. Obejrzyj sobie to jeszcze raz, zapisz to sobie i zacznij o tym myśleć. Jak będziesz robić te rzeczy, wszystko jest dla Ciebie chyjniczne.